Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. Ostatni piątek tego roku zapraszam na studio wyborcze. Beata Grabarczyk i Julia Sekielska, witamy Państwa. No, ostatni piątek roku to wskazywałby, że będziemy rozmawiali i podsumowywali sobie ten ostatni rok, ale nic z tego. Rzeczy bieżących jest tyle, że nie da się podsumować tego roku. Będziemy rozmawiali w związku z tym o sprawach bieżących. Razem z nami mecenas Ryszard Kalisz, były minister spraw wewnętrznych i administracji, były szef kancelarii prezydenta, były poseł, a teraz od niedawna członek Państwowej Komisji Wyborczej. No ale przede wszystkim adwokat. A przede wszystkim adwokat i prawnik. Od 8 lat ponownie po 20-letniej przerwie wykonuję zawód adwokata. Mam kancelarię. Także wydaje mi się, że jak się mnie pyta, co ja w życiu robię, w zasadzie to samo. Pomagam ludziom. No tak. Dobry wieczór. Albo jako poseł, albo jako właśnie minister, albo jako adwokat. Jako adwokat, tak. Zadam panu pytanie, które mnie od kilku dni gnębi. Czy to, co urządza nam w tej chwili PiS, to jest jakaś anarchia, czy to jest zwykły, przepraszam za słowo, burdel? To już wszystko zostało opisane przez kilka już dobrych prac naukowych przez ostatnie lata. System, który stworzył PiS, nazywa się populistyczno-autorytarny i charakterystyczną jego cechą jest właśnie niegodzenie się z przegranym. Od poprzednich dyktatur on się różni tym, że ludzie, którzy sprawują taką władzę populistyczno-autorytarną, poddają się wyborom. Co do zasady wygrywają te wybory, dlatego że wcześniej przejmują media, wcześniej przejmują całą strukturę państwową, właśnie organy wyborcze, tak i tak dalej, i wygrywają. W Polsce dzięki tej niesamowitej mobilizacji młodych ludzi i wydaje się, że dużej części też średniego i starszego pokolenia udało się te wybory ostatnie 15 października wygrać. PiS był do tego nieprzygotowany. Widać to po zachowaniu Jarosława Kaczyńskiego, wielu innych przedstawicieli PiS-u. Widać również po zachowaniu Ziobro, który zniknął. Podobno chory. Albo podobno jest za granicą. No podobno chory za granicą, tak? Ja słyszałam, że no we Włoszech właśnie. Się leczy. I to okupowanie, bo to nie jest działanie... Tak, no, absolutnie. To nie jest żadna kontrola poselska, czy wykorzystywanie uprawnień poselskich. Jest po prostu czystą anarchią, która ma pokazać kolejny wyraz populizmu tym razem, ale populizmu przeciwko demokratycznej władzy. No ale właśnie pytanie, czy to w ogóle działa, bo na tych manifestacjach przed telewizją publiczną, to tam się zbierają jakieś pojedyncze grupki, a rozumiem, znaczy nie rozumiem, dlaczego Jarosław Kaczyński zwołał manifestację na 11 stycznia, czyli czwartek, na 16. Bo sam nie pracuje i nie ma pojęcia, jak to jest. Okay. I przyzwyczaił się do tego, że przez całe dni śpi do późna. Tak. Dopiero wstaje w godzinach południowych, to dla niego 16 jest w sam raz. Będzie tuż po śniadaniu. I w ogóle on nie ceni ludzi, normalnych ludzi pracujących. Problem jest zupełnie inny. Problem jest w tym, że na PiS głosowało 7,5 miliona ludzi. 7,5 miliona ludzi w wielu wyborach wystarczało do zwycięstwa. Tak, no w poprzednich wyborach im to wystarczyło. Tak, dokładnie. Te 7,5 miliona ludzi nie zniknęło. Oni tak szybko nie zmieniają poglądów. Natomiast no jednak widzą, co się dzieje i części z nich to się po prostu nie podoba. Bo cały problem w Polsce był na tym, że my mamy grupę ludzi o poglądach konserwatywnych, nawet skrajnie konserwatywnych, czy chadeckich, skrajnie prawicowo-chadeckich,
coś w rodzaju takiego zjednoczenia chrześcijańsko-narodowego, który istniał w 90-tych latach. Tak jest. Ale i ci ludzie chcieliby jednak funkcjonować w warunkach państwa demokratycznego. Ale nie mogli zagłosować na żadną inną partię, bo tylko PiS im dawał te wartości. I dzisiaj oni coraz bardziej widzą, że jednak demokracja to jest dużo większa wartość niż tego rodzaju populizm. Autorytarny populizm. I wydaje się, że to poparcie dla PiS-u będzie się zmniejszało. Ja jestem w ogóle przekonany, gdyby do tego doszło, w co wątpię, od razu powiem, że do końca stycznia marszałek Sejmu nie przekazałby uchwalonej ustawy budżetowej prezydentowi i prezydent by skrócił kadencję i zarządził w ciągu 3 miesięcy nowe wybory, to by się okazało, że te wybory Koalicja Demokratyczna 15 października wygra jeszcze większą przewagą. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości, bo to jest naturalny proces socjologiczny. Natomiast dzisiaj za PiS-em stoi jeszcze wiele milionów Polaków i musimy na tych ludzi zważać, dlatego że nawet jeżeli wybory odbędą się za 4 lata, to nie wolno dopuścić do sytuacji, gdzie PiS się zmobilizuje i wygra. Znaczy ta mobilizacja, no dobrze by było ją utrzymywać tak naprawdę przy wszystkich kolejnych wyborach. Pytanie, czy za 4 lata PiS będzie istniał? Jeżeli nie PiS, to na pewno coś podobnego do PiS-u, bo w Polsce, podobnie zresztą, jak się okazuje w ostatnich przecież 8-10 latach w Stanach Zjednoczonych, na Węgrzech, w Turcji, mamy pewne podglebie dla tego rodzaju populizmu autorytarnego. Po pierwsze, tam gdzie nie odbyły się te wszystkie procesy modernizacyjne, czyli głównie na wschodniej i wschodnio-południowej Polsce, mamy do czynienia z bardzo takim zasiedziałym poglądem, zasiedziałą grupą ludzi, którzy mają swoje własne poglądy. Tam jest proboszcz, tam jednocześnie jest ksenofobia, niestety też pokłady antysemityzmu i wszystko to, co powoduje, że ludzie jednak potrzebują takiej władzy, która im się wydaje władzą chroniącą ich przed obcymi, przed tymi imigrantami, przed tymi Niemcami, przed tymi Rosjanami, przed tymi Żydami i tak dalej. To jest kilka milionów ludzi. Telewizja pisowska, czyli publiczna, ta w ostatnim czasie już nieistniejąca, utwierdzała tych ludzi w tym przekonaniu i stąd wzięło to 7,5 miliona, ale jak ci ludzie zobaczyli no totalne już zdenerwowanie Kaczyńskiego, który krzyczał do Tuska, jesteś agentem niemieckim, tak. To co wyprawia Czarnek i oni wszyscy, to wydaje mi się, że im się to przestaje podobać, bo to świadczy o tym, że i tu dobrze powiedzieliśmy, powiedziano dzisiaj, wczoraj, że elita pisowska, która stała się milionerami, walczy o swoje przywileje. No, a ci ludzie właśnie nie chcą tych przywilejów. To prawda. Za chwilę o tym porozmawiamy, ale wracając do partii jako partii, czy to co oni wyprawiają w tej chwili w telewizji publicznej, czyli właśnie okupują, nadają sygnał z siedziby telewizji publicznej do telewizji Republika, czyli w ogóle odlot totalny, bo to jest telewizja publiczna, tamto jest telewizją prywatną. To, że Adamczyk, czyli prezes pisowski teraz telewizji, wykrzykuje, że on będzie tam do końca, dopóki go nie wyniosą, a właśnie zarabia po 1,5 miliona, no to nawet nie jest cały rok, bo tam jest chyba 8 miesięcy podanych, zwołuje na te manifestacje ludzi, którzy są emerytami i mają po 2-3 tysiące, no to jest tak niemoralne. Tylko pytanie właśnie, czy ci ludzie to widzą i czy to, co w tej chwili PiS odstawia, to są takie właśnie ostatnie podrygi? Nie.
Nie, na pewno nie ostatnie. Na pewno nie ostatnie. To wszystko ma swoje przyczyny. Po pierwsze, u zarania tej władzy autorytarnej było stworzenie własnej elity. Tak, to dlatego, nawet Kaczyński o tym mówił. Dlatego, że w rozumieniu Kaczyńskiego, koncepcji pisowskiej, te polskie autentyczne elity i polityczne, i kulturowe, i naukowe, to wszystkie są elitami postkomunistycznymi. Był taki program w tej telewizji publicznej, skądinąd robiła ten program Dorota Kania, która sama tam kiedyś miała coś za uszami, a pod tytułem Resortowe dzieci. Tak, tak. I się okazuje, że tymi resortowymi dziećmi to są wszyscy. No właśnie. Prawda? Wszyscy. Oczywiście to jest wynik kompleksów. To jest wynik kompleksów, również Kaczyńskiego. Tu jak siedzimy na Żoliborzu, tu niedaleko jest liceum Lelewela. Tak jest. Do Lelewela chodzili obydwaj braci kaczyńscy. Jednego z nich nie dopuszczono do matury. Do matury. I ówczesny kurator Krzysztof Kuberski, bodajże tak się nazywał, taki dokument krąży w internecie. Ja nie jestem w stanie powiedzieć, czy on jest prawdziwy, ale z tego, co mówi wiele osób, chyba prawdziwy, gdzie nakazuje w imieniu egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego Partii właśnie dopuścić go do matury. W innym także... liceum. W innym liceum, bo on został przeniesiony. No, tak, ale to ja mówię. Być może to są jakieś kompleksy. Tak samo kompleksy, jak ja broniłem przeciwko prowokacji pisowskiej, totalnej prowokacji Stefana Niesiołowskiego, który przesiedział... Wygrał pan przecież no właśnie, pracę. Został uniewinniony, który przesiedział 6 lat ciężkiego więzienia jeszcze w latach 60. Za udział w pierwszej organizacji antykomunistycznej w Polsce i oskarżał go i nienawidzi go Kaczyński, który już jest słynny, spał do południa 13 grudnia, a nigdy nie przesiedział w więzieniu i sprowokował oskarżenie Niesiołowskiego tylko po to, żeby przykryć wtedy dwie wież. Oskarżenie, które wydano mnóstwo pieniędzy i to służby podległe tym dwóm panom, czyli Wąsikowi i Kamińskiemu. Do nich też to chyba naprawdę to w grube miliony, bo przesłuchiwali już później po tej prowokacji mnóstwo ludzi. Z tego nic nie wyszło, jak widać. No ale za wszelką cenę chcieli tego Stefana Niesiołowskiego pokazać, że on jest zły. Stefan Niesiołowski, że jest postkomunistą. No tak? Czyli krótko mówiąc, to jest jakaś aberracja. To jest po prostu aberracja. I mamy do czynienia właśnie z takimi ludźmi. Już można mnożyć przykłady milionerów, którzy w spółkach Skarbu Państwa dzięki PiS-owi zarobili wielkie, wielkie, wielkie pieniądze. Już powiem wyraźnie jeszcze, nie tylko w spółkach Skarbu Państwa, ale to, co oni robili z przekrętami, przejmując różnego rodzaju firmy warte wiele milionów, przejmowały spółki o kapitale 10 tysięcy złotych pisowskie, to w ogóle się naprawdę, drodzy Państwo, w głowie nie mieści. Czyli mamy nowych milionerów, grupę, którą ja określam już na tysiące. I oni oczywiście bronią tych swoich przywilejów, bo oni w innych warunkach tych milionów by nie mieli. Dlatego też atakują, również są artyści, pożal się Boże, którzy w innych właśnie warunkach nie mogliby robić artystycznie tego, co robią. Dlatego zaatakowana została wybitna reżyserka polska, za zieloną granicę. Agnieszka Holland. Ale Agnieszka nie tylko, Holland. Bo właśnie nie wiem, czy pan czytał dzisiaj, jest cała lista co najmniej 17 filmów, które są na półeczkach w telewizji publicznej, no bo właśnie. Kurski z Matyszkowiczem zabronili je pokazywać i na pierwszym miejscu jest Holland.
No właśnie o to chodzi. No i oczywiście wybitni lekarze nie mogli być, nie mogli się wypowiadać. Osoby no wielu innych tak zawodów i tak sędziowie dalej. Sędziowie nie mogli, adwokaci podjęto, nie mogli. Podjęto próbę również likwidacji adwokatury. Na szczęście nieskuteczną. Także jest obrona tych uzyskanych przez te 8 lat przywilejów. Sam Jarosław Kaczyński, który nie zna kompletnie życia, już w tej chwili no, zachowuje się w sposób niezwykle nerwowy, że powiem eufeministycznie. To dotyczy również innych. Jak widziałem panią poseł Fotygę, która stała w drzwiach papu i z takim, taką rejtan, pozą no, jak rejtan. Tam sami rejtani byli. A przepraszam, a ten Macierewicz, który odpycha ludzi, którzy idą do pracy. Nie. Przecież to jest niepojęte. Nie zapominajmy, drodzy Państwo, bo zapominamy często o tym, że w telewizji publicznej pracuje gdzieś około 1500 ludzi, chyba. A może nawet więcej. Chyba 6500. No właśnie, to jest taka skala. W radiu również, w tym papie na pewno też powyżej 1000 i tam pracują ludzie na różnych normalnych, że tak powiem, stanowiskach, które utrzymują te instytucje i ci ludzie przecież są Bogu ducha winni, przychodzili normalnie do pracy. Także ja nie sądzę akurat, żeby 6, tak? 11. 11 ta manifestacja była jakaś taka liczna. Ja myślę, że ona będzie liczna o tyle, o ile Gazeta Polska jest w stanie zwieść autobusami. Autobusami tych swoich zwolenników, może będzie 1000, może 5000 i to wszystko. Będą mówili oczywiście, że dużo więcej. Po prostu już koncepcja PiSu się kończy. Natomiast pamiętajmy, że w kategoriach socjotechnicznych oni nie są tacy źli. Tam w Sejmie jest kilku wyjadaczy, którzy potrafią, co widać było od razu przy tym potknięciu dotyczącym ustawy wiatrakowej, wyciągnąć, zrobić z takich rzeczy wielkie afery. To widać nawet dzisiaj, kiedy uważam, że pod kierownictwem ministra obrony, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza kwestia wtargnięcia tej rakiety rosyjskiej na 3-4 minuty do Polski została bardzo szybko wyjaśniona. Ale to, nie Błaszczakowi, bo Błaszczak, Błaszczak uznał, od razu mówi, że to już w ogóle źle było i tak rząd dalej. Rząd nie działa, dlaczego nie mamy informacji, dlaczego obrona przeciwlotnicza nie jakby miał nie za działa. Nich pamięci, że jego rakieta po pół roku się znalazła i to znalazła i to ją też nie dzięki Amazonka. Były właśnie. Więc to jest niebywałe po prostu. Tak, znaczy, tak. Także widać, że nie, oni są sprawni, ja tu muszę powiedzieć, znaczy, co do jednego. Znaczy mają sprawnych kilku PR-owców pewnie, dokładnie, którzy to wyłapują. Gdzieś tam na zapleczu są sprawni socjotechnicznie PR-owcy, są ci propagandziści, bardzo, ale to bardzo też dobrzy. Ta cała narracja tych filmów antytuskowych była dosyć taka, powiedziałbym, skuteczna, chociaż przez gardło im nie przeszło pochwalenie kogokolwiek. No nie, no. Chociaż wymienili chwalić moje nazwisko, nawet w takim neutralnym kontekście, ale pochwalić nie zechcieli. To opowiem od razu sytuację, bo akurat ten odcinek obejrzałem, bo mi powiedzieli znajomi. Ja jako szef Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka przez 6 lat, kiedy byłem w opozycji zresztą, zawsze tę funkcję pełniłem, zwrócił się do mnie zresztą mój bardzo dobry znajomy, William Browder, szef takiego funduszu Hermitage Fund, który prowadził wielkie interesy w Rosji i tam Putin i jego ludzie dokonali prowokacji przeciwko niemu, a jego pełnomocnikiem, obrońcą był adwokat Magnicki. On został zatrzymany i zamordowany. Tak jest. I wtedy przyjechał tutaj, zadzwonił do mnie z Londynu, William Browder, mamy bardzo dobre relacje, zawsze mieliśmy, tak powiem, od lat. Przyjechał, no i ja doprowadziłem do podjęcia takiej uchwały Sejmowej Komisji o tym, że Polska powinna się przyłączyć do sankcji. W stosunku do Rosji za właśnie morderstwo Magnickiego. Później zresztą
w Stanach Zjednoczonych zostało Magnicki akt, że te sankcje wobec Rosji. No i oni wynaleźli, to się oczywiście to był oficjalny dokument, uchwała całej Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu Rzeczypospolitej z moim podpisem i to zostało przekazane do MSZ-u. No i oczywiście tam cały komentarz dotyczący Sikorskiego, że tam nie zrobił właściwie tego, czy się zrobił właściwie, ale przeciwko Sikorskiemu tam było wiele powiedziane. Ale to, że w Polsce jako pierwszym kraju w Europie została podjęta ta sprawa i polski Sejm się tym zajął i ja napisałem tę uchwałę i wysłałem to oni, no powiedzieli, no jest tu pismo Kalisza, no, no i tak dobra, dalej, no, i tak dalej. No, tyle, to jak oni już pokazali nie, kogoś innego niż Kaczyńskiego, to już jest pochwała. A ja też powiedzieli pismo Kalisza. O, no tak właśnie, nazwali, no. Także wie pan, został pan pochwalony. No właśnie. To ja teraz podziękuję naszym widzom, pani Kamili, panu Bartkowi, pilnej uczennicy, Tomowi, bo oni nam wysłali, proszę państwa, i pan Jacek, super naklejki, bardzo dziękujemy, jest nam bardzo miło, bardzo się cieszymy, że państwu się program podoba. No dobra, ale wie pan co, bo siedzą najpierw przez święta w papie. Posiedzieli, ja od początku mówiłam, że okupacja papu jest jakąś aberracją, bo przecież oni depesze piszą dla innych redakcji, no a nie właśnie, do ludzi, no to... ale przesiedzieli tam całe święta. Po świętach się zorientowali, że no nie wyniosą nas stąd, to w takim razie rezygnujemy z okupacji papu. Po telewizji publicznej tam ich się pęta jakaś duże... Powiedzmy wyraźnie, że po... tylko tej części informacyjnej telewizji publicznej. Ale też byli na ale byli też na Woronicza, ale Woronicza przez jakiś odeszli, czas. Tak. No tak, bo tam policja była, więc ale siedzą na Placu Powstańców, okupują ten Plac Powstańców, tylko że to jest kompletnie bezskuteczne. Bo no, cierpiętników z siebie zrobić nie mogą, bo policja tam nie wkracza i ich nie wynosi, a na to pewnie oczekują. Tak. No, więc właśnie, telewizja publiczna w ich ręce już nie wróci. Więc siedzą tam po nic. No to jak to się ma do mitu tej skutecznej, no wielkiej, wspaniałej partii? No bo są w takim stanie świadomości. To jest czyli co, nie wiedzą co robić? Nie wiedzą co zrobić. Oni byli przekonani, że taka okupacja to świat no stanie w ich obronie w ogóle. Ruszą masy ludzi. Że jak powiem 100 tysięcy będzie na Placu Woronicza, na Placu Powstańców, na ulicy Brackiej, tam jest siedziba papu i tak dalej. A to okazała się garstka, ja wiem, 100 osób. No tak, mniej więcej. Prawda? I oni widzą, że to nic nie daje po prostu i to jest nieskuteczne. Jednak proces, który dotyczy nie przejmowania, tylko odebrania partyjnej telewizji i oddania jej społeczeństwu i partyjnego radia, i partyjnego papu agencji prasowej trwa. Oczywiście on ma swoje zakręty, no to ale też właśnie zaraz jak zapytam, to bywa to często w tego rodzaju zjawiskach, te podejmuje się decyzje pod wpływem też okoliczności faktycznych i umiejętność reakcji na okoliczności faktyczne jest bardzo ważną cechą prawnika, również przy prowadzeniu wielu negocjacji i spraw sądowych i arbitrażowych. Także ja tutaj obserwuję ten proces z dużym zainteresowaniem, tym bardziej powiem pani i państwu nie ukrywam, że tam jest mnóstwo moich przyjaciół, koleżanek i kolegów, którzy się w to zaangażowali. Ja się w ogóle cieszę z jednego powodu, bo teraz ze strony PiS-u i to też powiem nieskromnie, ja uważam, że przyłożyłem trochę do tego rękę. Mówi się, że ci adwokaci tak, w takiej dużej liczbie, oni teraz występują, stali się tacy aktywni i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, my jako Naczelna Rada Adwokacka wydawaliśmy przez ostatni pisowski czas mniej więcej co miesiąc bardzo kategoryczne, broniące praw i wolności obywatelskich w Polsce i prawa, praworządności, bardzo ostre uchwały, ale one oczywiście jak to uchwały niewiele przynosiły, a teraz po prostu adwokaci działają w imieniu prawa, no w imieniu prawa i w imieniu państwa prawnego i chcą to państwo prawne przywrócić. No ale no to jak rozmawiamy o tym, no to
Pytanie, jak to państwo prawne przywrócić, tak? Czy przywrócić je zgodnie z prawem, czy przywrócić no, wszystko, je... Ale to nie jest dylemat. To nie jest dylemat, to jest właśnie takie pisowskie komentarze ciągle. Okej. Okay. Które mówią, dzisiaj chyba słyszałem, o powrocie do metod stalinowskich. Ja nie, no to, no, to tak. No już, to już, takie, i, wie, już i wczoraj, o, że hitlerowcy się tak nie zachowywali, nie, to też słyszeliśmy, tak. Mamy do czynienia z sytuacją od końca 2015 roku, kiedy wygrał PiS wybory, przez rok 2016 i w zasadzie wszystkie kolejne, z przyjmowaniem niekonstytucyjnych ustaw zmieniających system prawny w Polsce. Przez te lata wszystkie wiele organów władzy państwowej funkcjonuje w niebycie. To znaczy są organy, które mają takie nazwy, ale to nie są organy zgodne z konstytucją. Można by mnożyć Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, Krajowa Rada Sądownictwa. Krajowa Rada Radiofonii, Radiofonii i Telewizji. Niekonstytucyjna całkowicie jest Radia Mediów, Rada no, Mediów ta. Narodowych. Również wiele jeszcze innych organów. Można się zastanawiać również nad w ogóle funkcjonowaniem wielu takich nieuregulowanych w konstytucji organów, czy one działały zgodnie z demokratycznym państwem prawnym, jak prokuratura chociażby. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj trzeba położyć temu kres. W związku z tym trzeba wyrazić przez organ, najwyższy organ ustawodawczy, przez Sejm, swoje stanowisko, że z chwilą, a mamy do czynienia cały czas z nieistniejącym Trybunałem Konstytucyjnym. Trybunał Julii Przyłębskiej nie jest Trybunałem w rozumieniu Konstytucji. Dlatego też trzeba wyrazić stanowisko, że w pewnym momencie nastąpił stan niezgodny z Konstytucją i wracamy do tego momentu, do stanu prawnego na tamten moment. Ale dlaczego? I to stanowisko musi być wyrażone w uchwale, bo to nie jest norma, to nie jest akt normotwórczy, nie tworzy się dwojego prawa, tylko wyraża się stanowisko, że tamto, co było od tego momentu, jest niezgodne z konstytucją i wraca się do stanu sprzed tej zmiany. Przykładowo w przypadku mediów, telewizji, radia i tak dalej, wraca się sprzed uchwalenia tak zwanej małej ustawy o radiofonii, później tej ustawy drugiej, dużej, która wprowadzała Radę Mediów Narodowych. W związku z tym, że powstał totalny chaos prawny i nikt nie jest w stanie dzisiaj określić, co jest prawem, a co nie jest, a Trybunał Konstytucyjny funkcjonuje, trzeba przejść do tak zwanych przepisów ogólnych, czyli do procedur. W tym przypadku i słusznie minister kultury zastosował kodeks spółek handlowych, bo nikt nie ma wątpliwości, że zarówno Telewizja Polska jest spółką akcyjną, jak i Polskie Radio, jak i PAP. I w związku z tym stosuje kodeks spółek handlowych. Ale dlaczego stosuje kodeks spółek handlowych, a nie ustawę o radiofonii i telewizji z 1993 roku? Tą, która obowiązywała przed tymi wszystkimi zmianami, które wprowadził PiS. Już dzisiaj powiedziałem. Dlatego właśnie, że te wszystkie późniejsze zmiany doprowadziły do nieodwracalnych okoliczności prawnych. Ale i one obowiązują, czy nie obowiązują? No właśnie przez to, że one nie obowiązują, ale są w porządku prawnym, bo jest podpis prezydenta, to trzeba zastosować coś w rodzaju bypassów, które ratują życie człowieka i zastosować kodeks spółek handlowych. Taki był sędzia Sądu Najwyższego. Ja się często na niego powołuję. On nawet nie był naukowcem. Znaczy był naukowcem, ale został na początku XX wieku. I on kiedyś o konstytucji amerykańskiej powiedział, że
Wykładnia konstytucji nie może niszczyć konstytucji. Hmm. Musi być zawsze prokonstytucyjna. Czyli ta wykładnia, którą w tej chwili ja przedstawiam i która jest stosowana przez Sienkiewicza, ona jest właśnie po to, żeby doprowadzić do stanu zgodnego z konstytucją. Okej, okay, tylko wie pan, jaką my obywatele mamy pewność, że minister, który nie jest prawnikiem, podejmuje decyzję zgodną z konstytucją. Ojej, zaraz pani powiem. Po pierwsze, z nim współpracuję i w tej jeszcze przed likwidacją w Radzie Nadzorczej Telewizji sekretarzem, bardzo ważna funkcja, była pani adwokat dr Anisa Gnacikowska, która jest wybitną specjalistką prawa handlowego. Wybitną, naprawdę. I ona ma swoje nazwisko od lat. Pracuje i pracowała w renomowanych wielkich kancelariach. Pracowała przy różnego rodzaju kreacjach, fuzjach i tak dalej. I będzie w przyszłości pracowała. I ona nie może sobie pozwolić na to, żeby cokolwiek niezgodnego z kodeksem spółek handlowych przeprowadzić. To samo dotyczy w PAP-ie. Tam taką osobą jest też adwokat, no, Bartosz Przeciechowski, nomen omen dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie, który zajmował się prawem administracyjnym i właśnie funkcjonowaniem tego rodzaju struktur, jak choć struktur spółek Skarbu Państwa, jak właśnie PAP. I w tych sprawach jest bardzo dobry i niezwykle odpowiedzialny. I oczywiście, że dzisiaj w procesie takiej gwarancji nie ma, bo cały czas to jest tak jak w trakcie procesu sądowego. Ktoś się pyta, a jaką ja mam gwarancję, że wygram sprawę? No nie, takiej gwarancji to nikt nie ma, tak? Gwarancji oczywiście takiej żaden adwokat nie da. Jak daje, to trzeba zmienić adwokata. Tak? W związku z tym tutaj można tylko wierzyć tym ludziom. W wyborach 15 października 11 milionów ludzi zawierzyło tym ludziom, tym partiom demokratycznym, że one przeprowadzą te wszystkie porządki, bo to są porządki, sprzątanie po PiS-ie w taki sposób, żeby właśnie doprowadzić do stanu zgodnego z konstytucją. To zanim zadam panu następne pytanie, to tak, podziękuję panu Pawłowi i panu Maciejowi za super naklejki, a Julia ma pytanie od naszego widza. Tak. Darecki pyta, czy PiS przetrwa bez propagandy TVP? Czy ich elektorat może się uszczuplić? Może pani jeszcze powtórzyć? Czy PiS przetrwa bez propagandy TVP? Czy ich elektorat może się uszczuplić? Oczywiście, że elektorat się uszczupli, ale PiS przetrwa. Bo jak już powiedziałem, PiS, to trzeba wrócić do samego Kaczyńskiego. Ja nie zapomnę takiej rozmowy na początku lat 90. z Adamem Michnikiem. Wtedy była taka sytuacja, już dochodziło do konfliktów w ramach tego komitetu przy Lechu Wałęsie i ta grupa przy Tadeuszu Mazowieckim nie bardzo chciała jeszcze wtedy pójść na takie rozdrobnienie partyjne. Ja mówię, Adam, dlaczego nie chcesz tego rozdrobnienia? On mówi, wiesz, bo wtedy wyjdą takie najgorsze cechy polskiego narodu i powstaną takie partie skrajne, prawicowe, populistyczne, a może i skrajne jakoś, jakieś lewicowe, bardzo populistyczne. I ja wtedy nie za bardzo go rozumiałem. Natomiast Kaczyński, jak dostał szansę przez nominację Lecha Kaczyńskiego na ministra sprawiedliwości w rządzie Buzka, to on wtedy wykoncypował po 10 latach lat 90., że właśnie musi się, przecież on sam taki nie jest, do tego elektoratu takiego siecinego odwołać. I ten elektorat cały czas jest, on się zmniejsza.
On się zmniejsza, ale on jest. Później w pewnym momencie on nawet się powiększył przez błędy rządu Tuska. Dlatego wtedy powstał tak zwany 10-procentowy elektorat godnościowy, który przejął PiS. To byli ci wszyscy ludzie, którzy po 20 latach transformacji zderzyli się z blokadą awansu. Jak się otworzyło w 2004 roku możliwość wyjazdu do innych krajów, do Anglii przede wszystkim, to część z nich wyjechała, ale duża część została. Blokada awansu polegała na tym, że ze wsi, z małych miasteczek oni pochodzili, pokończyli wyższe studia takie w powiatowych miastach, były powiatowych miastach, ale już później nie mogli awansować, bo była blokada w dużych miastach. I oni byli tacy niezadowoleni z tego wszystkiego, sfrustrowani. I ich przejął Kaczyński wtedy. I dzięki temu wygrał zresztą w dużym stopniu. Bo to było, obliczało się na 7-10%. I ten elektorat on cały czas jest. On będzie się zmniejszał. On będzie się zmniejszał, bo ludzie poznają świat. Ludzie coraz widzą zalety integracji. Widzą nowoczesność w ramach Europy. Widzą, że Niemcy nam nie zagrażają, mówiąc krótko, a dzięki Niemcom funkcjonuje nasza gospodarka. Natomiast elektorat przetrwa. Zmniejszy się. Ja uważam, że co najmniej te 2-3 miliony ludzi, w tych, którzy głosowali na PiS, to dzięki tej nachalnej propagandzie pisowskiej, telewizji pisowskiej. To była już taka propaganda, że drodzy Państwo, mnie to się chciało śmiać czasami. Naprawdę. No, sam ich człowiek Wolski stwierdził, że się nie powstydziłby tego. Tak, dokładnie. To chcę od razu powiedzieć, bo ja już jestem w tym wieku, gdzie pamiętam jeszcze dziennik telewizyjny perelowski. Też to, pamiętam. No, po pani nie widać. Bardzo dziękuję. To tamta była dużo bardziej inteligentnie robiona. No, oczywiście. To taka toporna no była tak, ta pisowska. To jest taka populistyczna do granic możliwości. Dokładnie, totalnie. Mamy tak, super naklejki od, i tutaj wiem, że jest słowo sołtys, ale napisane jest to po prostu takimi czcionkami, że ja nie wiem. Eligiusz Sołtys, o właśnie, to pewnie tak jest. Poza tym pani Ewa, jeszcze pani Małgosia i pan Piotr wysłali nam super naklejki i pan Piotr zapytał, bo nie słyszał od początku, czy wspomniał pan mecenas o zdaniu profesor Łętowskiej. Profesor Łętowska mówiła, że no właściwie pan podziela, jak widać, tak słychać to zdanie, że konstytucji należy bronić po prostu w sytuacji zagrożenia. To jest pogląd zarówno profesor Łętowskiej, z którą podzielam zdanie, że tylko ona mówiła to jeszcze przed likwidacją. Tak. Ostatecznie rozstrzygnie sąd. Mój przyjaciel Wojtek, profesor Wojciech Sadurski, o tym też tak, pisze też książki. Jest kilka jeszcze takich prac bardzo ważnych na ten temat. Jerzy Zagadło bardzo pięknie w teorii prawa to, że tak powiem, przedstawił. Także my mamy Tadeusz Kulikowski z Gdańska, doskonały europeista również. Także mamy tutaj bardzo dużo takich teoretycznych rozważań na ten temat, iż ta wykładnia w przypadku chaosu, wykładnia prokonstytucyjna jest po prostu jedyną możliwą do przyjęcia. No dobra, ale równie dobrze PiS może powiedzieć i zresztą mówi, a my mamy tutaj takiego prawnika, który mówi, że jest zupełnie inaczej. No i co na to mamy odpowiedzieć? No dobrze, odpowiadamy, no wy mieliście tych swoich prawników przed 8 lat i doprowadziliście do takiego chaosu, że nikt nie wie, jak wygląda system prawny w Polsce. A oni twierdzą, że wiedzą. Nie wiedzą, bo sami się w tym gubią. Przykładem jest chociażby kryzys na granicy polsko-białoruskiej, związany zarówno z rolnikami, zbożem, jak i przede wszystkim z transportem. Bałagan niesamowity, jest również afera wizowa i tak dalej, i tak dalej. No dobrze, to porozmawiajmy, no mamy jeszcze od Dareckiego super naklejkę, porozmawiajmy przez chwilę o Wąsiku i Kamińskim.
bo to też jest dosyć niesamowita historia. A to znaczy, oni zostali skazani ostatecznie już wyrokiem prawomocnym. W związku z tym wyrokiem prawomocnym marszałek Sejmu potwierdził wygaszenie ich mandatów. I teraz mamy tak, że przychodzi Wąsik z Kamińskim najpierw na posiedzenie Sejmu po wygaszeniu mandatu. Kamiński pokazuje tam gest Kozakiewicza, dosyć to takie było malownicze. Po czym w tym tygodniu, wczoraj to było, wczoraj przyszli obaj panowie na komisję. Tam człowiek, który staje się szefem gabinetu marszałka, próbował wręczyć im pismo od marszałka. Panowie oburzeni tego nie przyjęli. Po czym wyszli na korytarz, zaczęli opowiadać, że ten wyrok to nic nie znaczy. Oni są ułaskawieni. Prezydent ułaskawiać drugi raz ich nie zamierza. Też opowiada, że jak pójdą do więzienia, to będą więźniami politycznymi. Nie wiadomo z jakiego powodu politycznymi. Przecież oni nie zostali skazani za jakieś swoje wartości sumienia, tak? Tylko zostali skazani za przestępstwo białych kołnierzyków. Więc co tu jest, co z tym zrobić? No bo wie pan, też ludzie tak patrzą i to jest po prostu szczyt bezczelności, że ci panowie ludzi, przychodzą którzy sobie po prostu są przestępcami, a nie chcą przyjąć tego do wiadomości. I nie ma się tym co przejmować. No ale zaraz, nie ma się, to znaczy co, mamy im pozwolić na to, że sobie hasali po ulicach? Nie. Sam Ziobro, muszę powiedzieć, śmiać mi się chce, to prawda. Bo Ziobro kilka wprowadził takich przepisów, które teraz będą cięte na pisowców. Będą czkawką się im odbijały. Właśnie. Wprowadził taką zasadę, drodzy państwo, że jak jest prawomocny wyrok skazujący, to już się nie dostaje żadnego zawiadomienia z sądu czy z więzienia z prośbą o stawienie, tak jak było przez wszystkie lata i nawet w komunie. Tylko po prostu w każdej chwili policja przychodzi do ostatniego miejsca zamieszkania znanemu sądowi. Może przyjść rano, może do 22:00 i takiego człowieka zatrzymuje i zaprowadza do więzienia. W przypadku Warszawy to takim przesiadkowym więzieniem jest Warszawa Służewiec na Kłobuckiej. Również każde zatrzymanie, jak na przykład stłuczka, mandat i tak dalej, taka osoba już jest wskazana w systemie jako przeznaczona do odbywania kary pozbawienia wolności i taki policjant ma obowiązek zatrzymania osoby drogowej. To na co teraz czekamy? Na to, że ich kolejka przyjdzie? A nie, bo tu mamy do czynienia z pewną sytuacją wyjątkową, mianowicie, że to są posłowie. No czyli ale wybrańcy. No już nie są. Nie, sekundkę. Są wybrańcy narodu. Okej, okay, ale bez ale mandatu. Ale sekundkę. Natomiast sąd w wyroku wydał również orzeczenie pozbawiające ich praw publicznych. Na 5 lat. Czyli z chwilą, kiedy jest to orzeczenie, oni mimo tego, że są posłami, już podlegają temu zatrzymaniu i do więzienia. Natomiast jest taki, powiedziałbym, proceduralny jeszcze, i to w przypadku każdej sytuacji, nie tylko wyroku sądu, przykładowo w przypadku śmierci, niby jest śmierć, prawda? To jednak jest postanowienie marszałka Sejmu o wygaśnięciu mandatu. No i to taki jest czysto techniczna sprawa. Ta. No i ona już jakby załatwia wszystko. Od chwili, kiedy jest postanowienie marszałka o wygaśnięciu mandatu, tego mandatu już nie ma. I oni nie mają prawa wejść do Sejmu, nie mają prawa być na sali sejmowej, nie mają prawa uczestnictwa w komisji i tak dalej. No i marszałek to podpisał, a marszałek oni są na komisji. Nie, ale to jeszcze, tutaj są cwaniaki. Ale jeszcze jest coś takiego, że marszałek to musi im doręczyć. No, bo jest skuteczne z chwilą doręczenia przecież, no tak? I tutaj oni oczywiście się od tego uchylali. Dyrektor gabinetu na komisji im to wręczył, bo wręczenie nie musi być nawet w taki sposób, że pokwitują, tylko że jest skuteczne wręczenie. To też Ziobro. Czyli, że krótko mówiąc, wykrzyczy się komuś. I tutaj widać było publicznie, bo to było sfilmowane przez wiele kamer, zostało to doręczone. To, że oni złożyli
to odwołanie to nie wstrzymuje tego, że już nie są posłami, dlatego że to odwołanie ma tylko charakter legalistyczny. To mianowicie, znaczy? Czy marszałek miał prawo zastosować wygaśnięcie, a tu mamy wyrok. No dobra, a jak Sąd Najwyższy, bo tam ma być ta Izba Kontroli, powierzenie. Jeżeli Sąd Najwyższy powie, że nie, no to wtedy już cóż, no. No właśnie. Znowu mamy... Kociągnik. Mamy, drodzy Państwo, ta Izba Kontroli, gdyby tak powiedziała, to by się po pierwsze skompromitowała. Po drugie, no niestety, dałaby jakby już przykład, asum do tego, że jest niekonstytucyjna, bo jest, bo składa się z samych neosędziów. Ja bym już tego w ogóle nie brał pod uwagę. I uważam, że polska policja powinna w tej sytuacji najnormalniej w świecie działać zgodnie z prawem, notabene przygotowanym przez Zbigniewa Ziobro. A czy z telewizji publicznej też powinni wynieść posłów? Nie, po co? To znaczy, a jak oni będą tam pół roku siedzieli? Nie będą. No właśnie, kiedy oni po nim wyjdą? Ja nie mam pojęcia, kiedy wyjdą, ale to jest kwestia dni moim zdaniem. A nawet jak będą siedzieć, to niech posiedzą, prawda? Można im przygotować jeden taki pokój i niech sobie tam siedzą, kanapki, pizze. No tak, ale oni nie wpuszczają ludzi do pracy i to jest problem. Muszą, nie. No, ale widzi pan, znaczy widział pan na tych zdjęciach. Ja wiem, co innego jest siedzenie. Domagają się dokumentów, domagają się legitymowania. Co innego jest, mogą się domagać dokumentów, ale muszą... Ale przepraszam, mogą się dowodu osobistego ode mnie domagać? Nie, no właśnie. Legitymować nie mogą. A, w tym sensie. No tak, nie. No ja o tym mogą mówię. Domagać się jakichś w ramach kontroli poselskiej, tak. Ale muszą oczekiwać na przygotowanie, nie od razu, nie natychmiast. Natomiast legitymować nikogo nie mogą. Natomiast nie wpuszczać też nie mogą, to bym im uniemożliwił. Natomiast to, że będą sobie siedzieli gdzieś tam, to niech sobie siedzą. No to by było pół biedy, tylko oni, że tak powiem, czynnie nie mogą uniemożliwiają różne robić. Rzeczy. Jakby czynnie robili, od tego jest policja, naruszanie miru domowego, że tak powiem, i koniec. No widział pan, nie wiem, czy pan widział, jak poseł Ozdoba na ulicy próbował człowiekowi torbę przeszukać. Nie, to jest skandal, to jest w ogóle przestępstwo. No po prostu obłęd. To jest przestępstwo. Czyli co? Stracą immunitety i... Powinni tracić. Za tego rodzaju sytuacje niewpuszczania, przeszukiwanie toreb, legitymowanie, powinni tracić immunitety. W dużym stopniu to są wykroczenia, ale dla zasady powinny być tutaj zastosowane wnioski do w ramach postępowania w sprawach o wykroczenia. I co, gdyby w sprawie o wykroczenie był wyrok sądowy, bo to sąd musi, nie, tak? Nie musi sąd. Myślałam, że tu będzie tak, że znowu będą tracili mandaty. Nie, tutaj sąd nie może nawet w sprawach o wykroczenia orzec kary pozbawienia praw publicznych, tylko o przestępstwo. Także tutaj oni mogą być trochę spokojniejsi. Ale jakby doszło, powiedziałbym, do użycia siły, tam w tych sprawach, co Macierewicz nie wpuszczał do papu, tam była siła przecież jakieś, rozlana kawa, coś. Tak. To wszystko zależy od kwalifikacji, czy to wykroczenie, czy przestępstwo. A użycie siły to jest przestępstwo już? Tak, oczywiście. Mhm. No, a nie wpuszczenie kogoś do pracy w ten sposób, że się zastawia drogę. I ten człowiek mówi, nie dotknie posła, bo będzie też to naruszenie nie tylko jest wykroczenie. Bez użycia siły jest wykroczenie. Jeżeli nie ma, że tak powiem, kiedyś się mówiło, że takim przejawem użycia siły jest spadnięcie czapki. Tylko nie wszyscy teraz czapki mają. No, teraz raczej niewielu nosi czapki. A niektórzy mają takie czapki tu zawiązane. No, tak, to w związku tak, z tym, też są takie. Ale to się tak mówiło. No nie, no musi być użycie siły już takiej przemocy. Lukas wysłał nam super naklejkę, ale też napisał swój komentarz i to jest chyba taki komentarz, który oddaje odczucia wielu ludzi w naszym kraju. Mianowicie pisze tak, jak to państwo wygląda, jak z kartonu, przestępcy nic sobie nie robią z wyroku, wychodzi na to, że aparat państwa jest silny tylko wobec słabych, a skazani posłowie i ajca sobie robią. Znaczy nie chciałbym i bardzo się martwię tego rodzaju zdaniem, ono jest jednak uzasadnione. Natomiast, jak już przed chwilą powiedziałem, mamy tu do czynienia z bardzo skomplikowaną batalią również polityczną. No tak, tu jest dużo polityki. I proszę zwrócić uwagę, że oni za wszelką cenę pisowcy i ci Solidarna Polska, czy jak Suwerenna Polska teraz, oni chcą z siebie zrobić męczenników.
jak mówiliśmy o tych więźniach politycznych w przypadku Wąsika i tak, Kamińskiego, a rozsądna władza nie może dopuścić do tego, żeby tworzyć populistów męczenników. I dlatego tutaj trzeba działać dużo bardziej ostrożnie. No w ogóle prawo, żebyśmy tutaj to zrozumieli. Prawo to nie jest coś takiego, że jest od do napisana linijka i tak dalej. To jest cały system wykładni, normy, kontekstów również, drodzy Państwo. Naprawdę czasami się niektórym wydaje, że przepisy czytają jakiś przepis w ustawie i wygłaszają również posłowie w ogóle te rady, czy w konstytucji. Tak nie jest. No, chociażby to, co wypowiadają ci posłowie o Krajowej Radzie Sądownictwa i właściwym przepisie w konstytucji o tym ich neo-KRS, no to przecież to jest w ogóle jedna wielka kompromitacja dla nich, nawet niestety prawnicy. No właśnie, wracając do KRS, bo w sprawie KRS mamy też uchwałę Sejmu. I też no, powinno się niby zadziać to samo, co w przypadku telewizji, ale się nie dzieje. Natomiast minister sprawiedliwości uznał, że nie będzie rozpisywał nowych konkursów na sędziów. To jest półśrodek. No, czy to nie będzie problem za chwilę dla sądów? No właśnie o to chodzi, tym się martwię. Także uważam i to powiem bardzo wyraźnie, że zastosowanie uchwały stwierdzającej niekonstytucyjność Krajowej Rady Sądownictwa i wybranie przez same środowisko sędziowskie tych 15 członków Krajowej Rady Sądownictwa będzie niezbędne, ale na pewien czas, tak jak mówiła pani mecenas Maria Earhart. Earhart, wiceminister Maria Earhart. Pani minister, ta. Maria Earhart, czyli takie zamrożenie krajowej, tej neo-krajowej rady, neo. To wydaje mi się na pewien czas słuszne, ale tylko na pewien czas. My dzisiaj mamy zresztą sytuację dramatyczną, bo na 11 tysięcy sędziów, a tylu jest potrzebnych przy tym całym systemie kognicji, już w tej chwili 3 tysiące sędziów to są niesędziowie. I pozbawienie ich też prawa sądzenia to jest niezbędne. Poza tymi oczywiście, którzy po raz pierwszy zostali po aplikacji. Sekretarzowaniu, no bo to, że akurat ktoś miał tyle lat i wchodził do zawodu sędziowskiego, nie jest jego żadną winą. Ale to i tak spowoduje dużą wyrwę w sądownictwie. Awanturę z prezydentem to spowoduje. No właśnie, dzisiaj proszę pamiętać, że na termin w sprawie cywilnej w Warszawie się czasami czeka półtora roku. Na termin. Pomiędzy terminami, że tak powiem. A cała sprawa to lata. No masakra. Ja kończenie czasami sprawy karne, które rozpoczęły się jeszcze na początku lat 2000. No dobrze, ale nawet jeżeli byśmy doszli do takiej sytuacji, że trzeba będzie coś z tymi sędziami zrobić, no to przecież prezydent nie pozwoli i będzie znowu awantura z prezydentem. No, pracuje się tak, jak przeciwnik pozwala. Jaka jest sytuacja faktyczna? No jak nie pozwoli, to trzeba będzie znowu pracować w taki sposób, jaki jest bez zmiany tej ustawy, jeżeli prezydent zawetuje, ale proszę też zwrócić uwagę, że jak prezydent zawetuje, to ponosi za to odpowiedzialność. Przed Bogiem i historią. Okej, ale później będzie miał lata po prezydenturze. I co, sądzi pan, że załamanie konstytucji trafi przed Trybunał Stanu? Uważam, że tak. Uważam, że w przypadku pana prezydenta Dudy, no chociażby to ułaskawienie na samym początku, Te nominowanie tych sędziów właśnie, to tutaj niestety tych deliktów konstytucyjnych namnożyło się bardzo dużo. Pytanie mamy. Bardzo proszę. Tak, Barbara pyta. Czy jest możliwe ukaranie osoby, która kłamie publicznie? Przykład były premier Morawiecki. Niestety to jest w sensie karnym nie. No, a czasem by się przydało. W sensie karnym to oczywiście można ukarać w kilku tylko przypadkach. Po pierwsze, jak jest zniewaga, artykuł 212, czyli mówi się o kimś nieprawdę w celu poniżenia go w opinii publicznej lub w jakiejś grupie pracowniczej. Po drugie, w okresie
wyborczym jest taki tryb wyborczy, gdzie no tak. udowadnia się tylko powiedzenie nieprawdy i za to można, może być to powiedzenie nieprawdy stwierdzone, to nie jest kara. Natomiast tak, za mówienie nieprawdy to się nie karze. Natomiast trzeba powiedzieć, że żeby świadek był ukarany w sądzie za mówienie nieprawdy, to też czy przed prokuratorą musi być uprzedzony o odpowiedzialności karnej za mówienie nieprawdy. No, ale to sąd jest co innego, a premier, który wygłasza do społeczeństwa kłamstwa, no to jest... Były zdjęcia, no było, tak, dużo. Pinokio. Muszę powiedzieć, że jedna z takich dużych przyjemności po 15 października to jest to, że, przepraszam, po 13 grudnia już, że nie muszę oglądać codziennie Mateusza Morawieckiego i słuchać jego wygłoszeń. Nie, ale on ma jakąś naprawdę niesamowitą psychikę, że tak bez mrużenia oka mógł mówić rzeczy nieprawdziwe, no. Prawda? Co? No jest... To trzeba być naprawdę nieprawdopodobnie usposobionym do tego, tak to określę. Był, to prawda. Pani Anna Myszo i pani Ewelina wysłali do nas super naklejki. Dziękujemy. Chcę pana jeszcze zapytać, bo no, mówiliśmy o telewizji publicznej i o tym, co robi tam PiS. Mówiliśmy o Wąsiku i Kamińskim. Mówiliśmy teraz o prezydencie chwilę. Oni stworzyli jakiś... Znaczy w czasie rządów PiS-u to ich państwo to było inne państwo niż to państwo rzeczywiste. No ale oni wtedy rządzili i można było powiedzieć, no dobra, tworzą sobie jakiś swój system prawny, swój system moralny i tak dalej. No ale oni już nie rządzą, a to ich para państwo, czy niby państwo, ono wciąż jest budowane właśnie przez takie zachowania. Takie państwo anarchistyczne, alternatywne, państwo w państwie. I... czy pańskim zdaniem to może przetrwać jako taki byt polityczny, takie państwo w państwie? Taki, nie, państwo w państwie nie przetrwa. Natomiast takie zachowania, one są dosyć częste. No. Zasadą polityki jest to, że polityka nie ma zasad. Super. Inaczej mówiąc, politycy wykorzystują wszystkie różne możliwe środki do tego, żeby osiągnąć cele polityczne. Te cele polityczne są właśnie utwierdzenie swojego elektoratu w tym, że się jest pokrzywdzonym, że jest jedynym walczącym o ich prawa, że tylko prezydent Duda i PiS obroni przed Niemcami, Rosjanami i w ogóle całym złem świata, prawda? I oni po prostu robią tego rodzaju działania polityczne, polegające na tym, że chcą swojemu elektoratowi pokazać, że za to, co oni robią, są szykanowani. Zapytam pana z drugiej strony, jeszcze podziękuję pani Barbarze za super naklejkę. Zapytam pana z drugiej strony, to znaczy, czy pańskim zdaniem, inaczej, jak się panu podoba to, co robi ta nowa władza? Czy to jest pańskim zdaniem to spełnianie tych obietnic, które zostały złożone w czasie kampanii wyborczej? No, takie konsekwentne spełnianie tych obietnic? To jest bardzo krótkie. Proszę pamiętać, że nowa władza jest dopiero od 13 grudnia. No tak, niecały wcześniej, miesiąc, a mamy dzisiaj 29 grudnia. Dwa tygodnie. Oczywiście podoba mi się, i to powiem zupełnie wprost, działalność Donalda Tuska. Widać wyraźnie, że no on jest już bardzo dojrzałym politykiem, z dużym dystansem, umiejętnie rozumiejącym zjawiska. No i znającym, z doświadczeniem zachodnioeuropejskim. Znającym to, co się dzieje na świecie. Poszczególni ministrowie, co do zasady też, dzisiaj mówiłem bardzo dobrze już o Władysławie Kosiniaku-Kamyszu. Wiem, że dobrze też działa minister Hetman, minister rozwoju i technologii, minister cyfryzacji. Okay. Tam są bardzo duże problemy z NASK-iem i tak dalej, w ogóle z cyfryzacją. Także tu się wiele działa. My zostaliśmy znominowani przez te dwie kwestie mediów. Sienkiewicz moim zdaniem działa bardzo stanowczo, acz popełnia jeden błąd, że go mało jest. A w ogóle go nie ma. Właśnie, ja powiem wprost, bo dzisiaj widziałem Joasię Scheuring-Wielgus.
Była. Wyśmienita była w Polsacie, bardzo dobra. Bardzo dobra. Znaczy ja ją widziałam w TVN-ie. No ale nie, no Jasia jest w ogóle wyśmienita. Natomiast swoim takim sposobem bycia dobrze przygotowany przez prawników powinien wystąpić Sienkiewicz i powiedzieć jasno i wyraźnie, kategorycznie, to są moje przemyślane. Wokół siebie powinien mieć dwóch czy trzech prawników, chociażby tych, które wymieniłem, mogliby być, prawda? Powinien to jasno, wyraźnie powiedzieć, bo robi dobrze. Akurat robi dobrze, tylko mówię, no polityka jest również rozmową ze społeczeństwem przecież. A szczególnie w takim wrażliwym momencie jak święta Bożego Narodzenia, ludzie siedzieli przed telewizorami i oglądali. Bodnar bardzo dobrze też, no on ma w ogóle dobrą ekipę zrobił, zarówno Krzysio Śmiszek, mówię Krzysio, bo przecież jest to mój wychowanek, jak mogę powiedzieć, polityczny od ilu to już lat? 23. O, bo jeszcze matka. Państwu powiem, że oni wszyscy rozpoczynali kariery polityczne i Śmiszek, i Biedroń, i wielu jeszcze innych ludzi na lewicy, i Gawkowski, od takiego sztabu wyborczego w 2000 roku w kampanii prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, gdzie ja zgromadziłem takich 500 osób, 400, na Placu Powstańców Warszawy. To była ta kampania, w której Aleksander Kwaśniewski w pierwszej turze wygrał. Tak, i oni wszyscy tam, że tak powiem, przez całą dobę siedzieli, zintegrowali się bardzo, jeździli z nami, z prezydentem Kwaśniewskim, ze mną po Polsce. I wiele osób z tamtego okresu zaczęło funkcjonować w polityce i dlatego mówię, że moi wychowankowie. Także ja uważam, że ta ekipa dobrze funkcjonuje, bardzo dobrze. Trochę więcej takich konferencji, bardziej powiedziałbym komunikatów by się przydało, bo ministrowie, szczególnie wiceministrowie, ja widzę, bardzo dużo rozmawiają, Maria Eichhardt, już mówiliśmy, prawda? Oni występują bardzo dobrze, ale jeszcze taki komunikat jasny. Tu komunikat, tam komunikat. Szczególnie w tych najbardziej w tej chwili wrażliwych sferach. Bo ja uważam, że no dzisiaj chyba właśnie pod tym względem dobrze postąpił Kosiniak-Kamysz z tą rakietą rosyjską. No to wyciągnął ewidentnie wnioski po Błaszczaku. No tak, oczywiście. Ale ja też bym oczekiwał nawet takich, powiedziałbym, odczytywanych, ale bardzo krótkich i syntetycznych komunikatów przez rzeczników. Zrobiliśmy to raz, dwa, trzy, dlatego. Żeby ludzie wiedzieli, bo za dużo jest takich wątpliwości. Ja dostaję, drodzy Państwo, pytań mnóstwo od moich przyjaciół, znajomych, chociażby o Wąsiku i Kamińskim, dlaczego głosowali tu tak, siam to. Tu marszałek powinien więcej wyjaśnić na konferencji, albo szef kancelarii jego, albo ktoś jeszcze z prawników, ten dyrektor gabinetu i tak dalej. Polityka jest rozmową ze społeczeństwem. Polityka jest rozmową ze społeczeństwem i ta rozmowa ze społeczeństwem, ona musi być, ona jest niezwykle ważna. To ja muszę panu powiedzieć, że ja mam jedną dużą pretensję, to a propos Sienkiewicza i telewizji publicznej, bo zapowiedzi były takie, że wszystko będzie przejrzyste. Mhm. A tu nagle zjawili się jacyś panowie. Mhm. Nie wiadomo, kto ich wybrał, na jakiej zasadzie, dlaczego ich. Bo nie można powiedzieć, że zarząd telewizji jeszcze zanim, to o likwidatora też muszę pana zapytać, ale zarząd telewizji zanim wkroczył likwidator, to on był wybrany przez Radę Nadzorczą. Nie można tego powiedzieć, dlatego że ja o tym, że to oni będą w tym zarządzie, wiedziałam od miesiąca mniej więcej. No właśnie, zresztą też powinny być jakieś krótkie informacje o nich. Tak. Na przykład wybitna znawczyni prawa spółek handlowych. Na przykład. Albo prowadzący kancelarię adwokacką taki. I tak dalej. I to prawda, tak, to powinno być, ja się zgadzam. No ale, drodzy Państwo, wszystko jest w toku, ja mam nadzieję, że. To jeszcze pana zapytam o tego likwidatora, bo co to właściwie znaczy, że wszedł do spółek likwidator? No to znaczy, że spółka przestała działać gospodarczo, a tylko ściąga swoje wierzytelności, należności. I płaci swoje zobowiązania, w sensie
finansowo-kapitałowym i cały czas ta likwidacja ma zmierzać do zakończenia pełnej działalności, nie tyle do zakończenia pełnej działalności, co do zlikwidowania majątku. Natomiast w przypadku takich spółek wielkich właśnie, jak telewizja i tak dalej, no to przecież one cały czas są w toku, no i prowadzą różnego rodzaju działalność związaną z ich istotą. No i oczywiście likwidator musi utrzymać też tę działalność, prawda? Tym bardziej, że to są spółki tak zwane publiczne, ustawowe, bo na podstawie obowiązującego prawa one nie mogą przestać działać. Inaczej mówiąc, to jest likwidacja, która nie może skończyć się zakończeniem likwidacji. Tak? To znaczy ona się może skończyć zakończeniem likwidacji, ale w momencie, kiedy już będzie nowa struktura, która przejmie tą misję publiczną. No i rozumiem, ale rozumiem, że majątek też musi przejąć. No tak, no, no tak. No to tutaj ta likwidacja majątku też nie wchodzi w grę. Trochę to się znowu nie, komplikuje. No wchodzi w grę. No to po pierwsze likwidator musi ustalić, jaki to jest majątek. Mhm. Ustalić zarówno środki trwałe, ustalić środki obrotowe, ustalić różnego rodzaju kapitały, akcje i tak dalej, bo przecież ta spółka prowadziła jakąś swoją obecność na rynku kapitałowym. No i po trzecie, ściągnąć, jak już powiedziałem, swojej wierzytelności i zapłacić długi. Ale nie może przestać, dopóki na podstawie ustawy, zresztą i konstytucji, bo konstytucja zawiera odpowiedni przepis, że media publiczne w Polsce muszą istnieć. A czy likwidator może odebrać pieniądze, które no tak w dużej ilości zarobili byli szefowie Taja i Wiadomości, tam pewnie Panoramy i tak dalej? Z tytułu pracy moim zdaniem nie. A z tytułu oni mieli tam, B2B? Znaczy, B2B to jest możliwe. Bo to tam był ten główny dochód. B2B to jest możliwe z wielu przyczyn. Są wady oświadczenia woli, chociażby błąd co do okoliczności ze strony pracodawcy, czyli nie tyle pracodawcy, bo tu no tak, był zleceniodawca, pozorność i tak dalej, i tak dalej. Czyli to może być też możliwe, natomiast mamy kodeks pracy i umowa o pracę jest chroniona. To, co pracodawca zapłacił, to zapłacił. A jeżeli oni są na kontraktach, to oni są wtedy pracobiorcami, są pracownikami? To zależy od umowy. Ja nie jestem dzisiaj w stanie tak powiedzieć. No tak, umowa o pracę ma swój charakter, a słowo kontrakt jest tak szerokie i te kontrakty były tak rozpisywane, to w zasadzie są już w tej chwili często umowy nienazwane, jak w tych spółkach Skarbu Państwa. No, zważywszy na to, że państwo występują w tej chwili na obcej antenie, to chyba łamią zakaz konkurencji i to po prostu rozwiązuje wszystko. No a czy pańskim zdaniem, to jeszcze zapytam pana, czy są przepisy, które pozwalają no, tak łatwo odebrać majątek rozdany przez byłych ministrów, na przykład na Wille Plus, albo nie wiadomo... No jeżeli, no po pierwsze, jeżeli udowodni się przestępstwo, no to Ziobro wprowadził te wszystkie konfiskaty, że tak powiem, no, i to tak. Można odebrać. No, bardzo, że tam powiem, bardzo jasne i wyraźne przepisy. Natomiast oczywiście są też już te środki cywilnoprawne. Mm-hmm. Przecież, jeszcze raz powtarzam, że są różnego rodzaju czynności. Po pierwsze, czynność prawna mająca na celu obejście prawa nie wywołuje skutków prawnych. Prawo, jak już mówiłem, to nie jest tylko taki jasny przepis, tylko to jest istota tego prawa. W związku z tym można wystąpić do sądu w wielu przypadkach, że te przekazane kwoty zostały przekazane bez, na się nie to przekazanie nie wywołuje skutków prawnych i na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu zażądać zwrotu tych pieniędzy przez te fundacje i tak dalej. To jest bardzo to możliwe. Natomiast ja jednak bym się opowiadał całkowicie za drogą prawną zgodną z kodeksem cywilnym. No myślę, że trzeba, bo to tak się nie da. No prostu tak mówię. Iść i odebrać. Kodeks cywilny jest tak, wie pani, dzisiaj rozbudowany, że można odebrać na drodze prawnej.
No to nie cieszcie się państwo, ci z PiS-u, którzy zbieraliście pieniędzy. No dobrze, to chyba wszystkie pytania panu zadałam, panie mecenasie. To dziękuję co, jakieś bardzo. Życzenia noworoczne? Państwo, no jasne, dla pani redaktor. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego w nowym roku, szczęścia, zdrowia przede wszystkim. Bardzo dziękuję. No i sukcesów osobistych, sukcesów tutaj studia. Sekielskiego na ręce braci Sekielskich. Przekażę. A właściwie przekażę na ręce Julii, przekażę tacie i natomiast dla państwa, drodzy państwo, to chciałbym, żeby ten przyszły rok już był spokojniejszy trochę, ale żebyście mieli poczucie, że w Polsce się dobrze dzieje. Że w Polsce sprawy polityczne, sprawy całego naszego państwa idą w dobrym kierunku, zgodnym z wykładnią konstytucyjną, zgodnym z waszym dobrem, zgodnym z tym, z tą zasadą zawartą w artykule 1 Konstytucji, Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli, żebyśmy wrócili na drogę prawa i rozumienia prawa, a nie i zaniechali ten cały chaos prawny, tą dwutorowość. No i życzę państwu zdrowia, szczęścia, żebyście w domu się ze swoimi najbliższymi dobrze czuli, z żonami, mężami, dziećmi, dziadkami, rodzicami i żebyście każdego dnia mieli poczucie szczęścia, takiego małego, fajnego i takiego szczęścia wielkiego, że żyjecie w dobrze zorganizowanym, dbającym o wasze prawa państwie. Bardzo dziękuję. Ja się tylko przyłączam, bo pan mecenas tak pięknie to powiedział. Dziękuję że, bardzo, dziękuję. Że ja już nic dobrego i mądrego nie wymyślę. Wszystkiego dobrego. Widzimy się w przyszłym roku. To taki żarcik, wiedzą państwo, wszyscy go rzucają. Bardzo dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję panu mecenasowi dziękuję za to, że zechciał nas odwiedzić. Z wielką mecenas Ryszard Kalisz. Mam nadzieję, że jeszcze pan do nas wpadnie kiedyś. Zawsze jestem do dyspozycji. Bardzo dziękuję. Dziękuję Julii Sekielskiej za zrealizowanie programu. Życzę wszystkiego dobrego mojemu gościowi, Julii, państwu. No i do zobaczenia. Miłego Sylwestra oczywiście. Wspaniałej szampańskiej zabawy z nadzieją, że wszystko będzie dobrze. Tak jest. Bawmy się. Na pochybel barbarzyńcom. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.